Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Cześć, witam cię detailingowy. Dziadzia, dzisiaj ze mną szczotka od firmy K2 Pro, Scepter, z angielskiego, z tego co zauważyłem, oznacza to berło. Także mam tutaj przed sobą berło i będę chciał ci kilka słów o tej szczotce powiedzieć. Od czego zacznę? Zacznę od tego, że ją porównam z Shiny Garage. Shiny Garage już testowałem, film będzie zimą i o tej szczotce będzie niestety trochę później, ale zacznę od tego, że szczotka jest mega dopracowana. Tu jeden kłak, tu drugi. Włos oczywiście sztuczny. Może od razu powiem tak. Wykonanie tej szczoty to jest tragedia. Dramat. Co jeszcze? Rączka. A właśnie, może wezmę od razu Shiny'ego. Biorąc w rękę te dwie szczoty, Shiny czuję, że tutaj, no w porównaniu z tą, to tutaj trzymam rzeczywiście berło. Rączka, przyjemna. Porównanie rączek. Spójrz na to. Wykonanie rączek. To jest w ogóle przepaść. Tu wykonanie dziury, jak wyryte, jakby nie wiem, śrubokrętem. Farba tu już schodzi. Jedno mycie. Tragedia, dramat. Do tego klej. Tutaj, spójrz, wychodzi osadzenie tego. W ogóle tragedia. Jeżeli chodzi o porównanie tych szczotek, myślę, że taki finalne podsumowanie będzie na końcu. Teraz tak, wskoczy filmik w zwolnieniu. Jeżeli chodzi o zamoczenie w wodę i trzymanie wody tych szczotek, tak naprawdę chodzi o to, bo moim zdaniem taka szczotka, im więcej trzyma wody, tym lepiej się nią czyści, tym jest lepsza płynność, lepsze domywanie, lepsza piana. Zobacz, jak wyglądało to z tymi szczotkami. A tak najbardziej to mi chyba chodzi o K2, tak naprawdę, bo ta szczotka tak wziąłem, żeby mieć porównanie, no bo ciężko ją porównać do IZ Detailer, bo to jest przepaść, to w ogóle nie ma tematu. Ona nawet nie przejeżdżała obok tamtej szczotki. Także zobacz, jak to wygląda po zamoczeniu w wodzie i przy trzymaniu, jak wygląda sprawa z tymi szczotami. No i teraz tak, na filmie wygląda, jakby ta niby więcej trzymała. Właśnie nie. Z tej szczoty szybciej spływa woda, z tej zdecydowanie wolniej. Tu się wydaje, że jak machnąłem tymi szczotami, to że tu przy samym końcu tak dużo wyrzuciło. Z tego względu, że praktycznie wszystko spłynęło na spód. A tutaj jest większa mgiełka, bo trzyma się więcej na całej szczocie. Ale dobra, to mamy za sobą. Kolejna rzecz to będzie porównanie, jak się tymi szczotami myję. Zobacz, jak to wyglądało. I na końcu będę chciał tak już podsumować tę szczotkę w odniesieniu do Shiny Garage i ogólnie jak mi się nią pracuje.
Więc słuchaj, w sumie na filmie to wygląda, jakby to były praktycznie bliźniacze szczotki. Ale od czego zacznę? Ta szczotka sprawia takie wrażenie, że jest bardziej miękka. Dlaczego? Z tego względu, że mam wrażenie, że tu jest o 1/3 włosa mniej. Tu jest zdecydowanie gęściej, jeżeli chodzi o szejnego. Zdecydowanie gęściej. To w ogóle zresztą, kurczę, nie mam jak ci tego pokazać, ale tu zwyczajnie widzę prześwit na maksa. Tu tego nie ma. Jest zdecydowanie gęściejsza. Teraz tak, wykonanie szejnego to jest w ogóle no, poezja. To jest o półkę wyżej moim zdaniem. Tu jest dramat. Ja czyszcząc felgę, myjąc tą szczotką, miałem wrażenie, że ona mi się zaraz... Teraz ją trzymam i mam wrażenie, że ona mi się zaraz rozpadnie. Testu trwałości nie będę jej badał, bo nie będę nią mył. Shinim też nie myję felg, bo szkoda mi felg. Ale o Shinim będzie zimą. Co to dalej do tej szczotki? Tak jak mówiłem, rękojeść czuć, że to jest tandeta. Tu ten klej wystający. Naprawdę żenada. I tak jak mówiłem wcześniej, ona sprawia wrażenie miększej, że jest bardziej miękka, delikatniejsza, ale to jest złudzenie z tego względu, że mam mniej tego sztucznego włosa. Jak dla mnie Shiny lepiej się pracuje, bo jest więcej wody, lepsza piana, jakby bardziej ją czuję. Tutaj to jest no, mały włos, szuraż, tak naprawdę pryskają tak samo beznadziejnie. I osobiście, jeżeli miałbym wybrać, to wolałbym chyba dopłacić do Shiny'ego, który jest niewiele tańszy, niewiele droższy, przepraszam. Dla mnie ta szczotka, cena, jakość, no nie powala. Nie powala. Ja użyłem tej szczotki dwa razy, pierwszy i ostatni. Mnie szkoda, znaczy na pewno rysują. Czarne na bank, Daytona czy tam Is It Detail też będzie rysować, ale tymi szczotkami, tymi drogimi, z wysokiej półki jak dla mnie, minimalizujemy to na maksa. Tu tego nie ma. Ta szczotka nie trzyma wody, to jest najgorsze. Nie trzyma wody. Zresztą Shiny też. Ale o Shiny, tak jak mówiłem wcześniej, powtórzę się, będzie zimą. Co do szczoty? Tragedia. W ogóle mnie ten produkt nie wzruszył. Tak naprawdę waży malutko. Czuję. No, czuję, że to jest, kurczę, no, wykonanie i naprawdę myjąc nią mam wrażenie, że ona mi się zaraz rozpadnie. No, nic fajnego. Naprawdę nic fajnego. I teraz tak, jeżeli miałbym osobiście wybrać którąś z tych szczot, wybrałbym Shiny'ego, który też, ale to zimą, Shiny'ego z tego względu, że ta jest niedopracowana na maksa. A to, że wydaje się, że jest większa, z tego tylko względu, że ma mniej włosa. I przejeżdżając tutaj i tutaj, kurczę, wydaje mi się, że tu jest nawet bardziej miło, tak? No tak, tak. Jak docisnę. Jakoś inaczej, tak kurczę no mile, jakoś tak ten włos jest go więcej, a i zdecydowanie jest grubsza. Może nie widać, nie, widać chyba to. Jest grubsza i dłuższy ma włos, więc lepiej się rozkłada na tych felgach. Tutaj to tak naprawdę tak latałem i brakowało mi właśnie włosa. Ta woda gdzieś uciekała, kurczę, no, no nie fajnie, nie fajnie. Ja osobiście nie jaram się ani tą, a tą, o tej to będzie, o Shiny. Dla mnie, no zakupiłem. No zakupiłem, no i będzie teraz leżeć, ale będę kupował szczotki tańsze, droższe, będę sobie porównywał, będę miał punkt odniesienia i może kiedyś powstanie film cena jakość szczotek do wnętrza felg, bo jakby nie było, tam też jest ważne, żeby dotrzeć, żeby ta felgę, żeby tą felgę, tę felgę, o tak może, tę felgę nie zapuścić. No dobra, myślę, że nie będę czarował. Moją subiektywną opinię co do szczoty znasz. Na pewno znajdzie swoich miłośników. Wiadomo, powtórzę się, jeden lubi teściową, drugi córkę. Także co osoba, to opinia. Dla mnie dno i wodorosty. Naprawdę beznadzieja. Beznadzieja. Tak samo się chamsko trzyma i tak samo się chamsko myje. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!